pojawiają się osoby, które mimo tak wielkiej ludzkiej tragedii, jaka dzieje się w tej chwili nie tylko na Opolszczyźnie, ale w innych częściach kraju, potrafią jakoś pozbyć się tych cech ludzkich i nie przejmować się prawem, bo przypomnę, że za kradzież z włamaniem może grozić odpowiedzialność karna nawet do 10 lat więzienia i mimo wszystko decydują się to, żeby tym ludziom, którzy są w tragicznych sytuacjach, jeszcze dołożyć kolejnych cierpień, problemów w postaci ograbienia ich z majątku. Policjanci w Głuchołazach zatrzymali dwóch mężczyzn kradnących opony, felgi z uszkodzonego warsztatu z posesji. Wartość tego mienia była ponad 14 tysięcy złotych. Ci mężczyźni dzięki reakcji świadków, którzy powiadomili służby, zostali ujęci przez tamtejszych policjantów i teraz muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną nawet do lat 5. Ludzie, którzy znajdują się w potrzebie, szukają tej pomocy na skróty czasami niestety i ulegają takim szybkim, łatwym okazjom, żeby szybko uzyskać odszkodowanie, pomoc w odszkodowaniu, czy chcąc komuś pomóc, wpłacają na zbiórki, zrzutki, które są niepotwierdzone. Dlatego podstawą, żeby odróżnić dobrą zrzutkę, zbiórkę od tej złej, no to podstawa, no to jest to, musi być to portal, który jest faktycznie istnieje od lat. Wiemy, że jest to portal, który funkcjonuje i tego typu rzeczy organizuje. Drugą rzeczą jest sprawdzić, czy ta zrzutka jest zweryfikowana. Aby zrzutkę prowadzić, każdy może ją założyć, natomiast nie każdy ją zweryfikuje, bo trzeba tam się zweryfikować dowodem osobistym. Tam są różne metody weryfikacji, które sprawiają, że za tą zrzutką, za tą zbiórką stoi konkretny, faktyczny człowiek i ewentualnie on potem poniesie odpowiedzialność, jeżeli coś z tymi środkami się stanie. Ta technologia, która dzisiaj jest, umożliwia podszywanie się pod różne instytucje, pod banki, pod Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysyłanie fejkowych komunikatów sugerujących, że jest to wysyłane przez RCB. I też trzeba na to zwracać uwagę, nie wolno pod żadnym pozorem klikać w linki, które są załączane do takich informacji. To mogą być wirusy, to mogą być programy, które zainstalowane w naszym telefonie mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, a finalnie doprowadzić do utraty naszych danych czy też pieniędzy. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze jak przychodzi jakieś powiadomienie, to można sobie sprawdzić w wyszukiwarce, czy ktoś inny nie dostał czegoś podobnego, bo za chwilę się okazuje, że podobną informację dostało kilkadziesiąt tysięcy osób i ludzie o to już pytają w internecie, więc to już powinno nam taką włączyć czerwoną flagę. Nie, jednak w to nie wchodźmy. Żyjemy w świecie multimedialnym. Każdy szuka newsa, sensacji, czy też chęci pokazania się znajomym z innej części kraju. Natomiast przestrzegam, powódź to nie jest ten moment, żeby uprawiać sobie internetowy lans. To nie jest moment, żeby robić sobie fotki na wałach, czy przy służbach, które pracują, przy mieszkańcach, przy wolontariuszach. Nie przeszkadzajmy ludziom pracować, zabezpieczyć nasze mienie. Teraz inne części kraju borykają się z tym problemem przez Opole. Fala przebiega, jak widać, spokojnie i należy się z tego cieszyć. Natomiast nie możemy tracić czujności. Te wały, które mimo, że woda już przeszła, są nasiąknięte wodą. One nie są w takim stanie, jak były przed tą wielką wodą i naprawdę nie obciążajmy ich również tą swoją obecnością. Policjanci są na miejscu, pilnują tych wałów, tych urządzeń hydrologicznych, tak aby właśnie te osoby, które postanowiły sobie zrobić wycieczkę w celu obejrzenia żywiołu, no jednak na razie sobie odpuściły. Jesteśmy w służbie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i służymy wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Wspierają nas przy tym inne służby, wojsko, żandarmeria wojskowa, z którą razem pilnujemy właśnie tego pozostawionego dobytku. Za co również należy tutaj podziękować żandarmerii, że nas wspiera i osobowo, i technicznie. Staramy się być wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Jeżeli potrzeba jest coś przewieźć, jest to w jakiś sposób zorganizowany. Wiadomo, że nie możemy być prywatną taksówką, natomiast jeżeli jest to jakaś zorganizowana akcja, skoordynowana, zawsze jesteśmy chętni do pomocy, bo no wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju, chcemy, żeby było bezpiecznie i żebyśmy wszyscy mieli do czego wracać.